Historia o pomocy od rodziny. Mój tata ma pszczoły. Dzisiaj poszedłem do jego domu i pokazał mi cały miód, który dostał z uli. Zdjął pokrywkę z 5-litrowego wiadra pełnego miodu, a na wierzchu miodu były 3 małe pszczoły walczące. Były pokryte lepkim miodem i tonęły. Zapytałem go, czy moglibyśmy im pomóc, a on powiedział, że jest pewien, że nie przeżyją. Przypuszczam, że ofiary zbierania miodu. Zapytałem go ponownie, czy moglibyśmy przynajmniej je wydostać i szybko zabić. W końcu to on nauczył mnie, jak uchronić cierpiące zwierzę lub robaka z jego nędzy. W końcu ustąpił i zgarnął pszczoły z wiadra. Włożył je do pustego pojemnika po jogurcie ciobani, a plastikowy pojemnik wystawił na zewnątrz. Ponieważ zakłócił ul podczas wcześniejszej zbiórki miodu, na zewnątrz latały pszczoły. Umieściliśmy 3 małe pszczółki w pojemniku na ławce i zostawiliśmy je na pastwę losu. Tata zadzwonił do mnie chwilę później, aby pokazać mi, co się dzieje. Te 3 małe pszczoły były otoczone przez wszystkie swoje siostry. Wszystkie pszczoły to samice. I czyściły lepkie, prawie martwe pszczoły, pomagając im usunąć cały miód z ich ciał. Wróciliśmy niedługo później i w pojemniku została tylko jedna pszczółka. Nadal była pod opieką swoich sióstr. Kiedy nadszedł czas, abym wyszedł, sprawdziliśmy ostatni raz i wszystkie 3 pszczoły zostały oczyszczone na tyle, że odleciały, a pojemnik był pusty. Te 3 małe pszczółki żyły, ponieważ były otoczone rodziną i przyjaciółmi, którzy nie chcieli z nich zrezygnować. Rodzina i przyjaciele, którzy nie pozwolili im utonąć we własnej lepkości i postanowili pomagać, dopóki ostatnia pszczółka nie mogła zostać uwolniona. Siostry pszczół, rówieśnicy pszczół, pszczoły z drużyny. Od tych pszczół wszyscy moglibyśmy się czegoś nauczyć.